tył, nie patrz w tył, iść do przodu. Godzina 6:09. Nawet Patrycja wstała. Zobaczcie, jakie tutaj widoczki z rana. Ajajaj, tylko trochę wieje. Ruszamy na ten, jeśli byśmy nie przeżyli, a ktoś znajdzie to nagranie, to powiedzcie, że było fajnie. Ale wiecie, co jest najlepsze? Patrzcie, patrzcie, kogo my tu mamy? Zamoni! Nie wiem, czy nas poznają, bo wszyscy tak. Także jest nas więcej, jest nas więcej. Ale pójdę za chwilę. Powiem wam, lekko nie jest i nie będzie. Co wy na to? Ja już umieram. Patrzycie? Jesteśmy 200 metrów od auta. No, to ja się właśnie zastanawiam. Nie no, krajobraz istnie apokaliptyczny, tak? No, księżycowy. No dobra, ten śnieg trochę tutaj, dobra, w drugą stronę. Marsjański. Patrycja, jak wrażenia? Jezusko, umieram. Dam radę, wejdę. Tylko nie patrz w tył, nie patrz w tył, iść do przodu. Nasz ratunek przed wiatrem. Kawałek odsłonił. Naprawdę ten kawałek to jest jakaś masa. Nie wiem, słońce świeci. Ale ten wiatr nie pomaga. Już szkoda, że to za taką górką jest jeszcze. twórczość i kreatywność jest wszędzie. Patam. Czekaj, bo nie mogę trafić na tym. Dobra, widać czy nie widać? To muszę nagrać materiał od razu prostujący, bo to później się może okazać odwrotnie, nie? Podanie, dlaczego żeśmy nie doszli na górę? No bo był za duży wiatr. Bo był wiatr i w ogóle i tak dalej. I to na pewno nie będzie tak, jak one później powiedzą, że one by wyszły. Albo tylko, że to jest nasza wina, bo akurat trudniejszą trasę wzięliśmy. Będzie na Instagramie relacja, że z chłopaków nie doszło na górę. No to jest materiał prostujący nagrany. No, przyszliśmy. Drugie śniadanie. I Patrycja jest chętna drugi raz. No bo nie dotarliśmy. Mówiłeś, to już wiemy, że nie dotarliśmy. No to już mówiłeś, dobra. No więc zastanawiamy się, czy nie zaatakować jutro jeszcze raz tego wulkanu. Tylko innym szlakiem. Tylko innym szlakiem, łatwiejszym może. No, bo dzisiejszy to ekstremalny był. Tak, sport ekstremalny dzisiaj był. Za oknem coraz to ciekawsze warunki pogodowe. Tak to jest, jak się w chmurach siedzi. Mi się udało w końcu zgrać w pliki w inny sposób niż zwykle. Nie trwało to tym razem cały dzień, tylko jakąś godzinę. Zobaczymy, że się temat sprawdzi. Patrycja za ten czas zrobiła obiad. Spaghetti dzisiaj będzie. Tak. A no i sąsiedzi wpadają nawet. Ja, to wszystkim wpadają. To nasza kolej. Jak my mamy z wami dobrze, po prostu człowiek przychodzi na gotowe. Jakie takie zajebiste żarcie. Jeszcze nie zjedliście, jeszcze nie wiecie. Ja już oczami jem. A jest tu, dobra. Patrycja. Tak. Taka sprawa jest. Tak? Jaka sprawa? Jaki mamy dzień tygodnia? Czwartek. Czwartek. Tutaj przynieśli dobre ciasteczka. I co ty teraz z tym zrobisz? Będzie cierpiała. Zjem. Zaraz zaczną znikać. Psycholog ale nie możesz przecież. A dlaczego? A jakiś jest ten? Założenie, że w czwartek nie jesz? Nie. Od poniedziałku do czwartku nie jem sobie tego. W ogóle nawet nuteli? To nie jem. A to się nie liczy. No, ale ograniczam inne słodycze. No, ty powinnaś przytrzymać ten. Wczoraj wziąłem rogalika z pistacjami. No, to mi się zachciało, jak przyjechaliśmy do miasta. No to się nie liczy takie rzeczy. No to są goście, to jest inna sprawa w ogóle. Tak. Okej. Dzień kolejny, próba kolejna. Tak, próba numer 2. Jesteś lepiej przygotowana? Nowa para rękawiczek. Tak, bo wczoraj właśnie Etna zeżarła jedną moją rękawiczkę. Nie, Etna zeżarła. No zgubiłam, no. Znaczy nie zgubiłam, tylko wiatr porwał. Dobra, dzisiaj uderzamy drugi raz. Idziemy po tych drugich państwa. Tak, pogoda nie sprzyjała. Oni też się wycofują. Drugi atak szczytowy. Dzisiaj można coś gadać. Będzie słychać dzisiaj, tak. Daniel, co chcesz dzisiaj powiedzieć? Cztery aktywne kratery są i 270 kraterów łącznie jest na Etnie. Super. Także wszystkich na pewno nie zwiedzimy. Nie. A tam widać co kawałek. Była dziurka. Jest postęp, bo jesteśmy wyżej niż wczoraj. Teraz będziemy chyba na górnej stacji. Aczkolwiek do szczytu wygląda nadal bardzo daleko. Właśnie. To jest jakoś mało pocieszające. No i znowu wiatr zaczął wiać. No i w sumie doszliśmy do tej głównej stacji, dokąd dojeżdżają te busiki. Mamy godzina 34. Zaoszczędziliśmy 30 euro w godzinę 34. A przyszliśmy... W sumie 60, bo jeszcze one idą z tyłu. No właśnie. A przyszliśmy 4 km i 300 metrów. No i tutaj już się dalej nie daje. Właśnie te auta, które dowożą turystów, to tutaj do tego miejsca. Już wyżej trzeba iść na piątkę. Patrz, nakręcam, nie muszę gadać nawet, nie? A ty robisz dwie roboty na jednym. Okay. No dobra, my teraz idziemy dalej, tu już zostaje tylko taka ścieżka. Właśnie. Kawałek wyżej mamy drogowskaz. Z tego wynika, że najdalej jest 2 godziny 30 minut do krateru. Ciekawe, w ile uda się nam to zrobić. Chyba, że czekamy na ekipę. Ten pan mówi, że czeka na kierowniczkę wycieczki. Wyprawy. Kierowniczkę wyprawy. Tak, trzeba zrobić zebranie i podejmiemy decyzję, czy wysyłamy ekipę na szczyt, czy tutaj rozbijamy obozowisko. Narada była, decyzja została podjęta. Wyprawa nadal zostaje podzielona. Grupa zwiadowcza idzie przodem. Tylko, że teraz już jest podejrzenie, bo tamta grupa przejęła 3 kilo od panów. Mają jakiś plan. Przeszliśmy za przełęcz i szlak wyglądał tak. Dlatego zaczęliśmy się lekko zastanawiać, ale że technologia nie śpi, system zwiadowczy będzie wysłany. Niżej bombę, zaraz zobaczę, co jest za górką. Ty, ale ty się komponujesz z tym niebem, teraz ci powiem. Kurde, ten kolor. Idę tak za tobą. Tam się kopci, tam jest wulkan, tam jest Etna. Potwierdzam, prawie doszliśmy. Prawie doszliśmy, ale już droga w tym momencie to już jest o coś takiego. Także już odpuszczamy dzisiaj kolejny raz, niestety. Trzeciej próby nie będzie. Coś czuję, że trzeciej próby nie będzie. Przynajmniej nie w takim okresie zimowym już. Dobrze, ale i tak jest pięknie. Podsumowując, doszliśmy na jakieś, tu mi pokazuje, no prawie 2500, no. A zobaczcie, jak sobie wulkanik coraz bardziej kopci. Dronem się tutaj nie da polatać, chyba żeby ktoś coś pohakował, ponieważ tu jest widocznie strefa zamknięta. Niestety dron ucieka stąd wręcz. A wiecie, co jest najlepsze? Że tam będzie już jakieś 15 stopni, a tutaj będzie z minus 3 stopni. To co? Jutro 3. raz, nie? Znowu wracamy do bazy na 2000. Znowu aklimatyzacja. A tak szczytowe jest. Chyba na czworaka bym już tu szła. Od początku. Bo ty już nie masz już drzwi, tu jest. Nie wiem, one są już górki, wiesz? Zostań. Co? To co, Patrycja? Jutro 3. raz? No way. Trudna trasa w zimie. Znaczy no, w takim okresie, jak tam śnieg leży. Ta wczorajsza, co robiliśmy, to ekstremalna. Po prostu wczoraj była ekstremalna, dzisiaj była lżejsza, ale do pewnego momentu już było ciężko, no. No nie w zimie. No w lesie albo też po prostu tak trzeba mieć raki, czy jakiś taki sprzęt, no. Bardziej. Nie ten okres za bardzo. A także niestety ogólnie, nie wozimy takiego. Ogólnie chyba nie będziemy już, Etny nie zaliczymy. Chyba nie, ale byliśmy blisko. Kurde, widać, nie widać. Kurwa jadę. 15 problemów później. Gorąco się nie spaszuję. Jakby ktoś chciał, to i autobusem można na Etnę, nie?